Witam, witam serdecznie w moich skromnych progach. Dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy to nakręcam tak zwany A Day in Life. Zauważyłem, że wszyscy celebryci, wszyscy influencerzy co jakiś czas wrzucają taki A Day in Life, to jest po angielsku. In English, A Day in Life. So I'm gonna be filming A Day in Life. Yeah. Hell yeah. Się dopiero obudziłem i jeszcze kurwa na oczy nie widzę. Ale lecimy. A Day in Life. Ciach. Dobra. Ja pierdolę, jak ja wyglądam. Widać, że stałem. Dopiero. Słuchajcie. Wiem, że taki profesjonalny A Day in Life, A Day in Life to powinien zawierać przede wszystkim proces przygotowywania śniadania, ale ja wam nie pokażę, jak przygotowuję śniadanie, przynajmniej nie dzisiaj, bo po prostu nie zdążę na dializę, bo ja jeżdżę na dializę i zaraz właśnie jadę na dializę, bo przyjeżdża pan kierowca transportem medycznym z całą masą ludzi, takich też jak ja, dializowanych. Więc no, nie będzie czasu po prostu. Pokażę wam posiłek drugi, jak przygotowuję na pewno. Pokażę wam być może posiłek trzeci, ale na pewno pokażę wam coś jeszcze ciekawego, czego nie pokazywałem wcześniej. Także oglądajcie, zapraszam w podróż po moim życiu. Ciach. No i zaczynamy dializę. Jak widzicie, jest maszyna losująca stopałotka. Nie dializuje. Ja w sumie poleżę 5 godzinek w telewizorze, nie wiem jakieś, dlaczego ja. Tyle emocji. Tyle emocji, że czasami to nie daje rady. Po prostu tyle emocji. Kręcimy się. Pozdro! Kurwa, nie widzieliście. Teraz jest Glina. Taki serial Glina w telewizji. Normalnie przyszedł chłop do jubilera. I się okazało, że płaci fałszywymi bankietami. Ja już miałem serce w gardle, tyle emocji. I potem kobieta mówi, że musi to zgłosić. Jak on się dowiedział, że musi to zgłosić, to się wkurwił, zaczął ją szarpać. Jakiś randomowy obywatel chciał zareagować. Chciał skoczyć do akcji. A napastnik go normalnie popchnął na dol. Ten się wypierdolił na dol i wtedy łeb rozwalił. Kurwa! Tyle emocji! Do wiary. O, oczywiście przyjechała Kryma i teraz będą go szukać. Nie mogę się doczekać, jak się to skończy. Dobra. Ja już po dializie
trzeźwy i przytomny, muszę oddalić łeb od kadru, żeby mi było widać. No, widać. I co? I no, będziemy robić posiłek, tak? Będziemy robić posiłek, posiłek numer 2. Posiłku numer 1 nie pokazałem wam, ale posiłek numer 2 jest w sumie identyczny dzisiaj, czyli jajuwa, chleb z szynką, sos barbecue i wołowina na deser. Więc zabieramy się do przygotowywania i zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Teraz nagrywam już własnoręcznie, mieszam jajka na patelni. Są to jajka na patelni z masłem, sztuk 5. Żeby mi ktoś nie zarzucił, że mi kurwa baba jakaś gotuje, że ja sam nie umiem sobie zrobić jajecznicy. To jest pyszna, pyszna jajecznica a la Wojtas. To jest skomplikowana bardzo receptura. Tuż tak jak mówiłem, składa się z masła i z różnej ilości jajek, akurat teraz 5. Ale to nie jest tak, że to jest wszystko jedno. To jest tak, że po prostu musi być odpowiednia proporcja i odpowiedni czas na patelni spędzony. Zaczynamy procedurę jedzenia. Tu jest jajuwa, szynka, chlebuś, sos barbecue, czyli gwóźdź programu. Sos barbecue z KFD. To jest niby kilogram, 0,9 kg. Były dwa na stanie. A mamy sobotę, myślę, że do wtorku mi wystarczą. Jak to schodzi, to nie macie pojęcia. Macie pojęcie ci, którzy to jedzą. Tylko 5 jajek. Kto by to pomyślał, że tylko 5 jajek. No ale na przekąskę mam tu jeszcze, to dla moje ukochane beef jerky. To jest to mała objętość pożywienia. Nie będę miał dużych przyborów. Wytłumaczę potem, o co chodzi. I zabieramy się do wpierdalania, bo mi się stygnie. Dobra. Pojedzone, więc zaraz jedziemy na trening z moim kolegą, z którym jeździmy na trening. A ja się jeszcze chwilę położę, bo to jeszcze troszkę czasu zostało. I kolega mój, który jeździ ze mną na trening, przyjedzie po mnie i ruszamy. No i tyle. Póki co. Jeszcze słówko wyjaśnienia, co miałem na myśli z tym przyborem, o którym wspomniałem, że nawinę później. Wspomniałem w trakcie prezentowania posiłku tegoż zacnego. O co chodzi z tymi przyborami? Każdy dializowany człowiek, czyli no ja się do nich zaliczam, każdy człowiek, który nie sika, ja się do nich zaliczam, który ma już totalnie skrajną niewydolność nerek. No jeżeli nie sikasz, to w jakiś sposób trzeba tą wodę, nadmiar wody z ciebie ściągnąć, tak? Więc to się dzieje właśnie w trakcie dializy. Tą wodę ściągają z człowieka i to się nazywa ultrafiltracja. Spierdalaj. Ultrafiltracja no, maksymalna dla mnie to wynosi 5 kg. Co oznacza, że po prostu przybór między dializami może wynosić maksymalnie 5 kg. Jeżeli będzie wynosił więcej, to po prostu będę przybierał na wadze, bo pielęgniarki mi nie ustawią więcej niż 5 kg.
Więc przez cały tydzień, powiedzmy, jeżeli będę przybierał więcej o kilogram niż wypadałoby, no to w rozrachunku tygodniowym będę o te parę kilogramów, 4 kilogramy do przodu. Ale to nie będzie mięso, to nie będzie również tłuszcz, to będzie po prostu woda, nadmiar wody. Więc jeżeli maksymalna ultrafiltracja wynosi 5 kilo, więcej się nie da, bo jest to niebezpieczne. Przecież tam uważam co innego, że u takiego trolla jak ja to trochę inaczej się to wszystko dzieje. Bo 5 kilo limitu co do spożywanego pokarmu łącznie z wodą na 2 dni to jest jakieś nieporozumienie po prostu. Trzeba się głodzić, żeby się w tym zmieścić. Tutaj wyzywam was, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli ktoś jest ciekawy, jak to jest, to nawet osoby ważące 80 parę kilo, aktywne fizycznie, to sprawdźcie sobie na przestrzeni 2 dni, jak trzymacie michę, ile spożywacie kilogramów łącznie pokarmu z płynami przez 2 dni i się założę, że u większości was wyjdzie ponad 5 kilo. Dużo ponad 5 kilo w ciągu 2 dób, zaznaczam, nie? Więc no, dla trolla 140 kilo to 5 kilo byłoby mało na jeden dzień. No ale to już wiadomo, że mowa o zdrowych ludziach. Tak więc dlatego unikam produktów spożywczych o dużej objętości, a małej wartości energetycznej. I to, co wspomniałem na temat tego beef jerky, dlaczego je wcinam? Wcinam właśnie dlatego, że jest dość mocno zagęszczone, czyli wysoka podaż białka jak na objętość tego produktu, bo tam w 100 gramach jest prawie 70 gram białka, bo to jest z 300 gram szynki wołowej. Ususzone jest na wiór. Po prostu trochę jest jak jedzenie dla psów. Bo jest wiele rodzajów beef jerky, ale to czym suchsze dla mnie, tym lepsze. Bo po prostu to oznacza, że z tym większej ilości mięsa zostało zrobione. Więc dla mnie to jest akurat mała objętość pożywienia, ale duża wartość energetyczna. Stąd też dość spory odsetek tłuszczów w mojej diecie ostatnio. Wiadomo, że tłuszcze w stosunku do swojej objętości zawierają sporo kalorii, więc objętość nie jest duża, a wartość energetyczna owszem. Tak naprawdę posiłki wysokowęglowodanowe, przecież wysokowęglowodanowe to ja mam na myśli, nie wiem, 200 gram węgli, no to one są tylko i wyłącznie około treningowo z całą masą mimetyków insuliny typu ALA, typu CHROM, typu berberyna. No i oczywiście enzymy i probiotyki, żeby to się elegancko trawiło, bo 200 gram węgli to jednak jest trochę. No co, to tak woli wyjaśnienia odnośnie tych przyborów, żeby też było troszeczkę merytorycznie w tym A Day in Life'ie. I tyle. Rozgadałem się nieco. Także ja się idę jeszcze położyć i sobie odpocząć przed treningiem i czekam na mojego towarzysza. Dobra, część dalsza dnia. Część dalsza, a day in life. Jedziemy na trening z moim kolegą Marianem. Nie Marian? Marian, zwany Marcinem. Wszyscy go nazywają Marian, a w dowodzie ma Marcin. Jedziemy na trening. Ogólnie to drzemnęło mi się, Marcin mnie obudził, bo gdyby nie Marcin, to pewnie bym spał kurwa do 19, a siłownia jest do 18, więc dobrze, że Marian jest. Dobrze, że Marian jest w moim życiu. Pokażę wam Mariana, żeby korzystać z niego. O kurwa, jaki wielki łeb ma, ale to z bliska tylko.
bo to kwestia obiektywu, ale i perspektywy, ale normalnie nie ma takiej głowy wielkiej. Ucho takie wielkie, ja pierdolę, kurwa. Takie wielkie ucho, kurwa macie. Ale pokaż się, spójrz, jakie ma piękne oczy. Spójrz, o kurwa, już. Jest. To jest to. No i Marian prowadzi. Jedziemy. Przed nami rozpościera się droga na siłownię. Słońce nam fuf, na kurwia. Jakiś chuj bez przeglądu kurwa zakopcił. Znowu nienawidzę tego kurwa, jak ktoś jedzie i mu z rury jebie. Dobra, koniec kurwa vloga, bo się zdenerwowałem. No więc sytuacja jest taka. Nagrywamy dla was film z trasy. Jedziemy na wycieczkę. Rozdzielczość 16 pikseli, ale... Jak to w ciemności? Nie, no właśnie. Jedziemy sobie do Katowicy. Wyjeżdżamy z Katowic. Piękne miasto, ale... Opuszczamy je. Na godzin kilka. Tutaj widać moje nogi. Prawa noga. Lewa noga. A tu widać... Kurwa, co to za gościu? On ma uszy. Spójrzcie, jak on ma uszy. Przestrzelone. Idziemy do studia. Nie, swojej mordy nie widzę. Idziemy do studia nagrywać. A jak będziemy wracać ze studia, to muszę wam nagrać, jak wracamy ze studia. Kurwa, bo nic się ciekawszego nie wydarzy dzisiaj. No. Prawdopodobnie. Cyk, odhaczone. Czy ja mówiłem, że się nic ciekawego się nie wydarzy, a tu się wydarzyło. Weź nas z ciemności ten swój piękny twarz. Poznajcie tego gościa? No. Poznajcie gościa? Zaginął. Syn. To jest kurwa nieślubny syn w bluzie. W bluzie? Furia? Tak? No, z Pitbullem. A z Pitbulla? Z Pitbullem. Myślałem, że Furia. Się powodzi. W każdym razie, no jest tak ciemno, że prawdopodobnie kurwa i tak nie będzie w ogóle widać. Równie dobrze to może Kaczyński być. Kaczyński jest niższy. Od wszystkich w sumie. No ale perspektywy nie widać, jak wysoko stoisz. Dobra. Jesteśmy już po nagrywkach. Patrzcie. Patrzcie, jaki ten człowiek ma życie. Teraz sobie siedzę w jego fotelu, na jego stanowisku prezesa. Oto i prezes. Stoi pod światło i twarzy nie będzie widać, ale to dobrze, bo nie trzeba będzie grzebać przy filmie. I tutaj wszystkie dobra materialne, wszystkie kluczyki od sejfu, od drugiego sejfu. No. I tak sobie żyje. Jak się to gówno obraca? Dwa razy tapniesz, to się powinno obrócić. No widzisz, że jestem kurwa nietechnologiczny. Wiecie, jestem youtuberem, a nawet kurwa nie umiem obrócić kamerki na twarz, żeby mnie było widać. Wracając do tematu, chciałem wam powiedzieć, że taki to pożyje. Nie, Rafał? No kurwa, jak inaczej. No. Tu jest tapczan. To jest tapczan przesłuchań. Jak młode wokalistki przychodzą. Nie jest skórzany, ale jest czarny. Tak. Młode wokalistki przychodzą i chcą robić karierę. To tutaj Rafał przesłuchuje na tym tapczanie. No. To ciekawego jeszcze może wam pokazać. Na razie wystarczy. Jest to bardzo spierdolone, bo ile nagrywaliśmy? Jak długo? No, 4 godziny. 4 godziny. Czy dużo to nie wiem. Chyba nie mało, bo nogi mi już kurwa odmawiają posłuszeństwa i nie jestem w stanie dzisiaj nic już żadnego dźwięku ładnego wydobyć z siebie. Idziemy do domu. Znaczy, nie wiem jak Rafał, ale ja do domu jadę. Autem Rafała. Kurwa. Kurwa, to jest życie. Wszędzie wożony, zawożony, kurwa. No, nawet na dializy mnie zawożą, jak księcia, kurwa. Takie się, kurwa, umie ustawić. I jeszcze jest posiłek do jebania, bo mój brzuszek
Mój, jak to było? Maciuś jest głodny. Mój Maciuś jest głodny. Co ty się tutaj... No tak, będziesz na środku. Aha, no widzisz, bo ja nawet nie wiem, jak to wygląda teraz. W każdym razie... Że będę na środku? W sensie, że obiektywu? Tak. No, to Rafał będzie przy okazji moim panem od multimediów. Operator kamery. Nie tylko panem od nagrywek. Idziemy się na wpi... Jak obiecałem, kręcimy powrót. Wyjeżdżaliśmy z miasta Katowice, a teraz wjeżdżamy do miasta Katowice. Przyjechaliśmy. Gonimy tego typa. A żeby był ciekawy content, gonimy go. Zajdziemy mu drogę. Zobaczymy, co zrobi. Dawaj go chuja. Bo mój pan nagrywający jest partner in crime, również moim partnerem in crime, tak się to mówi po angielsku. No i co, zajeżdżamy mu czy nie? Czy mu odpuszczamy dzisiaj? Nie, ogólnie to tak czasami no w dni poprzednie trudnimy się gangsterką, ale akurat dzisiaj nie ma tej jak się to mówi? Że nie mamy dzisiaj flow. Nie ma dzisiaj flow do gangsterki. Nie ma dzisiaj, kurwa. To ja jakimś Ducato zjebanym będziemy kroić frajerem Ducato. To by trzeba było jakiegoś, wiesz, bogacza, kurwa, skroić, a nie. No i wjeżdżamy, patrzcie po kordach. Proszę, widoki. Widoki zurbanizowane. Budują korporacje. Nawet nie wiem, czy będzie widać, bo to światło, ale... Światła nocą, ale budują korporacje. A chuja pokażemy, nie pokażemy. Ja myślałem, że pokażemy ludziom miasto nocą, a my jedziemy tunelem. Część miasta pokażemy. Pokażemy tunel. To wygląda jak w grze komputerowej z lat 90. Ta grafika na tym telefonie teraz, jak nagrywam. To jest ten, co goniliśmy? No. No dawaj go jeszcze raz. No nie, będziemy jechać prawo. Poschizuje się. Tylko prawo mogę wziąć. Nie, bo jeszcze... Kurwa, wyjmie klamkę i nas odpali. Albo po kołach pierdolnie. Z krótkiej. Nie ma sensu. Bo dzisiaj nie wiadomo, siostro, bracie, na kogo trafisz podczas gangsterskiej napaści. Rafał? Jest. Rymem jakimś walniesz, typu znowu. Nie wiadomo. To był rym biały, to był wiersz biały. Myślałem, że będzie coś, wiesz, nie wiadomo, siostro, bracie, kto ma klamkę w automacie, albo coś takiego. No, ty chcesz, żebym ja po tylu godzinach nagrywek jeszcze ten... Miał wenę. Poezję kleił. Patrzcie, taki rysunek jest. Piękny rysunek, ktoś kredkami narysował. Tymi pastelami ktoś rysował na ścianie budynku. Tam mamy Silezję. Tu mamy jakieś, kurwa, następne biurowce. Oczywiście wszystkie zagraniczne. Firmy zagraniczne. Proszę, tutaj się... Proszę, zobaczcie, kurwa. Co Katowic nie widzieli. Nie, to będzie jak... New York City. To na razie jest ale... Tak. Ale my to chyba nie tego z Rafałem wydobiamy z tych Katowic, nie? A to jeszcze... Jeszcze nie będę zdradzał, bo... To jeszcze nie tak prędko. Kurwa, Rafał. Oj, ty jesteś... Jaki ty jesteś? Przecież to terenowy samochód. Aż co, muszę oprzeć. No i cóż... I cóż mogę rzec? Widzieliście, jak wygląda mój... A Day in Life. To był A Day in Life bializowy. Pokażemy wam jeszcze. Pokażemy, przecież ja sam to kręcę. Pokażę wam jeszcze za jakiś czas, dzień z życia niedializowy. Czyli jak wygląda dzień
kiedy nie mam dializy, kiedy mam więcej czasu wolnego. Tymczasem idę spać. No proszę. A to taki zbieg okoliczności. Kto by pomyślał? KFD zawsze w pobliżu. Idę spać, bo jestem wyjebany jak koń po westernie. Tak więc żegnam. Do następnego.